Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak i Marcin śpiewa z gwiazdami na antenie Radia PRL, a to była opowieść Edyta Bartosiewicz. No i to jest wydanie specjalne mojej audycji, poświęcone w całości piosenkom Edyty Bartosiewicz, tej fantastycznej wokalistce, ale także przecież songwriterce, która od lat 90. tworzy dla nas i wydaje kolejne swoje albumy. Dzisiaj o tej jej dyskografii, bogatej, ciekawej dyskografii będę rozmawiał. No i właśnie Edyta jest dzisiaj moim gościem. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Zacznijmy od początku. Chociaż nie od twoich muzycznych początków, bo takie były w latach 90. z grupą Holy Poloi i z albumem The Big Beat, ale chciałem zacząć od płyty Love. To jest album, który ukazał się w 92 roku. Twój pierwszy solowy album i to jest 10 piosenek w całości nagranych po angielsku. Dlaczego śpiewałaś wtedy i nagrywałaś po angielsku? Czy chciałaś w jakimś zamyśle robić już wtedy międzynarodową karierę? Wiesz co, to był w ogóle taki czas, że myślałam o emigracji do Anglii. Spędziłam tam zresztą w 87, tak, połowa, o czerwiec 87 do stycznia 88 mieszkałam właśnie w Londynie i miałam takie plany, chciałam tam zostać. W Polsce niezbyt był ciekawy klimat, takie miałam rozkopane studia, nieskończone, ale też one mnie nie kręciły. Właściwie cała moja edukacja opierała się na języku angielskim i on był mi po prostu jakoś taki bliski. Słuchałam anglojęzycznych zespołów, wykonawców i jakby jakoś tak naturalnie zaczęłam pisać pierwsze teksty po angielsku. Lubiłam w ogóle śpiewać w tym języku, także wydawało mi się w ogóle, że po polsku to jest strasznie trudno śpiewać i napisać sensowny tekst. Także, ale to potem, jak zaczęłam, właśnie jakieś takie próby były, pierwsze tworzenia polskich piosenek, to miałam pewne obawy, ale wcześniej po prostu jakoś tak naturalnie ten angielski wkroczył w moje życie. On był właściwie od 10 roku życia. Wydałaś album Love w 92 roku. Kto wówczas cię najbardziej muzycznie inspirował? Kto ukształtował taki twój muzyczny charakter? Pytam też o wykonawców z polskiego rynku muzycznego. Wiesz co, tak jak mówię, że głównie słuchałam anglojęzycznych wykonawców, takich jak Johnny Mitchell, Susan Vega, Kate Bush, ale też Zeppelini, Beatlesi, Janis Joplin też, oczywiście później jakoś, jak byłam kilkunastoletnią dziewczyną, to i ABBA. Różne były te gatunki muzyczne, po które sięgałam. Polska muzyka była jakaś taka może przeze mnie niezagospodarowana. Oczywiście znałam takie przeboje, wiesz, no, Oddziału Zamkniętego, Lady Punk, Manam. Ja myślę, że Manam jakoś chyba największe wrażenie na mnie wywarł. Te piosenki Kory i oczywiście Szanownych Panów były dla mnie jakoś takie, najbardziej do mnie trafiały i teksty, i muzyka. No i energia, to był niezwykły zespół, to niezwykły zespół ma. To w kontekście Edyty Bartosiewicz i Manamu, to przypomnę tylko występ Fryderykowy z utworem Tanąc dla innych jest niepodobna. Warto sobie odnaleźć na YouTube. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem zaśpiewać tę piosenkę. To było na Fryderykach. Przy okazji śmierci Marka Jackowskiego. W 2014 natomiast ukazał się twój album Love and More, czyli taka reedycja płyty Love, plus kilka nowych utworów, czy też odnalezionych, wcześniej niewydanych. Dlaczego postanowiłaś ponowny mastering tej płyty? Czy ona wymagała tego masteringu, tego ponownego przyjrzenia się tym trackom? Ja w ogóle, wiesz, to był taki zamysł po płycie Renovatio. Wszystkie te wydawnictwa w ostatnich latach, one nie są stricte muzyczne. One były mi potrzebne z jakichś względów. I ja zrobiłam tę płytę Love and More, dwupłytowy album, pewnego rodzaju sentymentalna podróż, ale właśnie tak jak wspomniałeś, kilka nowych numerów, takich jak chociażby Nie zabijaj miłości. Właściwie to była jedyna premiera. I myślę, że potrzebnym... Ja przywołałam płytę Love. Ona była mi w jakimś sensie potrzebna, ta energia. Ja już wtedy czułam, że po płycie Renovatio, wraz z płytą Renovatio, w 2013 roku zamknęłam pewien w ogóle olbrzymi etap w swoim życiu. Wręcz powiedziałabym ogromną erę. I że zacznie się zupełnie nowa droga dla mnie. I po to była składanka, znaczy ta płyta Love and More. Ona miała w jakimś sensie przypomnieć ten początek. Miała jakby zapracować drugi raz, pomóc mi otworzyć nowy rozdział, wiesz?
Ja to bardziej w ten sposób traktowałam. Nie czysto, wiesz, ani niekomercyjnie, ani mówię tak stricte muzycznie. Po prostu, zresztą tak jak pyta ten moment pewnie, do której dojdziemy, ona także odegrała swoją nie do końca muzyczną rolę w moim życiu. Zagramy teraz Have to Carry On z płyty Love Edyty Bartosiewicza. Do dalszej rozmowy o dyskografii Edyty zapraszam już po tej muzycznej przerwie. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin śpiewa z gwiazdami, Marcin Wolniak w Radiu PRL, a dzisiaj moim muzycznym gościem jest Edyta Bartosiewicz, no bo to jest audycja o niej i o jej muzyce, wydanie specjalne naszych czwartkowych spotkań. Przed chwilą usłyszeliście Sen, no i właśnie ogromny przebój, jak później Edyta w wywiadach mówiła, nie spodziewała się tego, że ta piosenka będzie aż takim przebojem i że ta płyta tak świetnie się sprzeda. Edyto, to jest twój drugi solowy album, który przyniósł takie przeboje jak Sen, Tatuaż czy Urodziny. Pokrył się podwójna, słyszałem, że nawet potrójną platyną. Czy poczułaś już wtedy smak sławy i popularności i czy miałaś już, wiesz, fanów, którzy pisali do ciebie listy? Czy czułaś się już wtedy gwiazdą po prostu? Wiesz co, ja tak do końca to chyba nigdy się tą gwiazdą nie poczułam. Na pewno doszło do mnie, dotarło, że stałam się osobą rozpoznawalną. Właśnie te listy przychodziły do Izabelina, potem do Poligramu. No tony listów, ale nie tylko do mnie, do innych wykonawców też, którzy wtedy święcili swoje triumfy. To był taki czas, wiesz, tworzenia się w ogóle polskiego rynku. Rynek był bardzo chłonny, taka świeżynka, nowalika. Towarzyszyła temu niezwykła energia. Ja akurat się znalazłam, myślę, w dobrym czasie, w dobrym miejscu i jakby udało mi się załapać na te fale. Te piosenki jakby, no właśnie dlatego byłam zdziwiona, ponieważ dla mnie Sen nie jest jakimś oczywistym hitem, tak? I ja też, jak wspomniałam wcześniej, no jakby obawiałam się trochę pisania polskich tekstów, że ja, no nie nadaję się za bardzo. Czułam się muzykiem, zresztą do dziś czuję się muzykiem, kompozytorem. Pisanie tekstów jest przy okazji, bo rozumiem, że no może nie znalazłabym nikogo, kto by mi te teksty napisał tak, jak ja bym sobie oczekiwała. Także ten Sen był zaskoczeniem, a jednocześnie olbrzymią taką radością. Jednak to w ogóle w latach 90. mam wrażenie, że nie do końca wiedziałam, że ten sukces jest tak naprawdę mój, wiesz, troszkę z boku stała. Ale chciałem spytać o ten Sen, dlatego że to była też twoja pierwsza jedynka, czyli pierwsze miejsce na trójkowej liście przebojów Marka Niedźwieckiego. Na ile to było dla ciebie wtedy ważne i na ile ta lista była dla ciebie także kultowa? No tak, to absolutnie. Kultowa lista trójki. Znaleźć się na pierwszym miejscu, to wiesz, no marzenie każdego artysty. Więc no towarzyszyły temu niezwykłe emocje. I myślę, że to był dla mnie Sen. Czułam, jakbym śniła, wiesz. Potem już jakoś to wszystko szło tak dobrze. Mówię, że było cudownie. Na tym albumie jest też piosenka, którą, jak się okazuje, napisałaś w Londynie po tym, jak dowiedziałaś się o śmierci Kurta Cobaina. Powiedz o tym trochę. Tak, tak, zanim coś. Ostatnia piosenka na płycie. Pamiętam, siedziałam w hotelu i landlord przyszedł do mnie, właściciel. Pytał się, czy ja bym wiedział, że ja mam coś wspólnego z muzyką, że przyjechałam z Polski i nagrywam. I się spytał, czy ja wiem, że Kurt Cobain nie żyje. No, to był dla mnie szok. Pamiętam, poszłam do sklepu naprzeciwko, kupiłam jakieś gazety. Przyszłam, wypaliłam chyba ze 3 paczki. Było mi strasznie przykro. Myślę, że dla każdego, kto wtedy słuchał w ogóle muzyki, no to była niepowetowana strata i mega szok, że coś takiego się wydarzyło. Stąd ta piosenka, wiesz, wziąłam gitarę i ułożyłam ją wtedy. A powiedziałaś też w jednym z wywiadów, że ta płyta cię bardzo zmieniła, otworzyła na ludzi. W jakim sensie? No wiesz, myślę, że właśnie ten sukces dał ci taką większą pewność siebie, której może coś nie posiadałam. A ja na ten sukces nie byłam przygotowana. Gdzieś tam w środku mnie, no wiesz, jakby nie było odpowiedniego fundamentu dla tego wszystkiego. No tak myślę, wiesz, z perspektywy czasu tak to oceniam. Posłuchajmy teraz jednej z piosenek z tego albumu, a swoją drogą to jest ulubiona piosenka mojej mamy i ona co roku składa mi życzenia urodzinowe właśnie słowami tej piosenki. Urodziny i Edyta Bartosiewicz z albumu Sen. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami.
Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL, a dzisiaj mój muzyczny gość to Edyta Bartosiewicz i audycja z jej piosenkami poświęcona w całości jej twórczości. No właśnie, Shock and Show, już jesteśmy na tym etapie, to jest trzecia solowa płyta Edyty Bartosiewicz. Najbardziej drapieżna, najbardziej rockowa, można powiedzieć szalona płyta w karierze Edyty, a ponoć jej psychodeliczny wręcz klimat wziął się z tego, że nauczyłaś się, Edyto, grać na gitarze elektrycznej. Tak, to mniej więcej w tym czasie sięgnęłam po elektryka i bardzo mi się to spodobało. Otworzyło też mnie na inne w ogóle, zmieniło moją percepcję muzyczną. Był to nowy środek jakby tworzenia muzyki i ten riff do szału właśnie powstał na próbie, kiedy bawiłam się gitarą i ten numer właśnie szał jest taką spontaniczną kompozycją. Wielka piosenka to nie jest, ona nie ma jakiegoś wielkiego tekstu, raczej wyraża pewien stan euforii, jakiegoś przebudzenia i w ogóle przywołania olbrzymich potencjałów energii. I o to chodziło, po prostu, żeby się zresetować, żeby się odciąć od pewnych informacji i tylko jakby poddać się tej zabawie, żeby się ogarnął szał. Fajnie się grało ten koncert, on zawsze na koncertach spełniał niezwykłą taką dynamiczną rolę, szczególnie to pogo na końcu, taki punkowy moment. Fajnie to działało na koncertach, na ludzi. I faktycznie jest kilka takich psychodelicznych momentów już na tej płycie. To jest 95 rok. Ta płyta wyszła rok po śnie. Bardzo intensywną pracę miałam, taką twórczą w tamtych czasach. I chyba zawsze mnie kręciła pewnego rodzaju psychodelia. I na tej płycie Shock and Show jest kilka numerów, takich na nic gniew, jak Podwodne Miasta, jak The Eye, takie trochę postpunkowe, ale właśnie mające zabarwienie czasami takiego, wiesz, transu. No i szał, który ma w środku taką część psychodeliczną. To jest w mojej muzyce do dzisiaj. To się wtedy obudziło wraz, może masz rację, że to z tą gitarą jakby nadeszło, albo wydobyło się ze mnie i już poczułam, że to mnie kręci, ja lubię. Na tej płycie na Shock and Show znalazłaś też chyba jedna z najpopularniejszych twoich piosenek w twojej karierze, piosenka Ostatni, którą do dziś ostatnio robiłem taki radiowy konkurs internetowy, który polegał na tym, żeby wskazać ulubioną piosenkę na walentynki. No i właśnie bardzo wielu słuchaczy wskazywało Ostatnie, tak zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, bo to jest mimo wszystko piosenka o rozstaniu z dosyć smutnym nastrojem, ale bardzo romantyczna. Tę piosenkę można interpretować na różne sposoby. Ona wcale nie jest taka, wiesz, jak powiedziałeś. Myślę, że ma dosyć szeroką wykładnię i nie musi być tak, wiesz, literalnie o rozstaniu, ale śmieszna rzecz, bo jak teraz powiedziałeś, że ona się znalazła na tej płycie, to tak właściwie to mnie zadziwiło, że ona się znalazła na tej płycie, bo troszeczkę pasuje tam jak pięć do nosa. Klimatycznie inna, ale ty lubisz przecież na swoich płytach czasami bardziej tak, w formie żartu, wiesz, łamać pewne tak, schematy. Tak, ja lubię łamać, tak, wprowadzać jakiś taki element, który się właśnie wyłamuje albo pokazuje inną stronę mnie. Zaskakuje troszkę słuchacza. Ja lubię zaskakiwać ludzi. To jest fajne. Nie takie, wiesz, do końca komfortowe. Lubię się sama z tego komfortu wydobywać. W trakcie swojej kariery zdarzyło ci się zaśpiewać gościnnie i pojawić przy projektach też innych artystów, jak m.in. Róża Europy, Zio, Hej, Agresiva, Kazik, Mysłowic. Napisałaś też m.in. piosenkę dla Edyty Górniak, Anity Lipnickiej, kilka piosenek dla Justyny Steczkowskiej. Które z tych projektów wspominasz najlepiej, które uważasz za najbardziej udane, a czy są też takie, których może, nie wiem, żałujesz? Nie żałuję żadnego z tych projektów. Za każdym razem było to fajne spotkanie z ludźmi, którzy gdzieś otwierali mnie, inspirowali w jakimś innym kierunku, wiesz, i zawsze były to bardzo miłe spotkania towarzyskie. Wiesz, no ciężko tak wybrać. Musiałabym sobie to jakoś przypominać, te piosenki. Nie wymieniłeś akurat z AC Drinker, zrobiliśmy kiedyś Seek and Destroy, taką cover Metalliki. Dosyć śmiesznie się z chłopakami w studio pracowało, to jeżeli miałabym wskazać na jakąś taką jedną piosenkę, jakiś duet, to przywołam, pozwolisz, właśnie Seek and Destroy z AC Drinkers. Dla tych, którzy nie znają tego coveru, no, posłuchajcie sobie, na YouTubie jest. To jest taka dosyć odważna wersja tego hitu, ale wiesz, no były oczywiście mniej znane i bardziej znane duety. Z tych bardziej znanych to myślę, że trudno tak fajnie wyszło z Krawczykiem. O tym duecie z Krzysztofem Krawczykiem jeszcze chwilę porozmawiamy, no ale teraz zagrajmy Ostatni, czyli tą słynną balladę z albumu Shock and Show, a już za moment porozmawiamy o moim zdaniem jednej z najlepszej płyty w historii polskiej fonografii, czyli o albumie Dziecko z 97 roku. Marcin śpiewa z gwiazdami w
Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak i Marcin śpiewa z gwiazdami na antenie Radia PRL. Ze mną Edyta Bartosiewicz. Dzisiaj rozmawiamy o jej piosenkach, o jej dyskografii, bo to jest audycja właśnie z jej piosenkami poświęcona w pełni Edycie Bartosiewicz. Przed chwilą usłyszeliśmy Jenny. No to był ogromny sukces w 97 roku i taka zapowiedź płyty Dziecko, która ukazała się 1 czerwca 97 roku. Oglądałem ostatnio wywiad Oprah Winfrey z Dolly Parton i ona tam bardzo szczegółowo opowiadała o kulisach powstawania piosenki Jolene. A jak powstała Jenny? Jenny, skąd to imię i czy w ogóle jest taka dziewczyna, czy była taka dziewczyna Jenny? Nie wiem, jakoś tak naturalnie mi to imię weszło w muzykę, jakoś od razu stało się takim stałym elementem tekstu. Chyba w ogóle pierwszym słowem, które pojawiło się w tej kompozycji. Ja mam dosyć specyficzny sposób układania tekstów. Robię muzykę przy gitarze czy przy pianie, zależy po prostu, jaki instrument akurat mam. I po prostu śpiewam sobie coś w anglo-pidgey, tak to nazwijmy, tak? Takim językiem coś, wiesz, paraangielskim. I w ten sposób powstaje linia melodyczna. I potem dopiero układam do tego polski tekst. Ciekawe jest to, że wiele takich angielsko brzmiących słów, czasami w ogóle nie mających sensu, one potem są przeze mnie transponowane na język polski, ponieważ one mi dobrze brzmią w tym momencie. I to Jenny tak weszło, to nie jest nikt konkretny, ale jednocześnie to jestem ja i ty jesteś ty i to jest każdy z nas, wiesz. Nie jest to też stricte dziewczyna, to może być każdy. Ja miałam tyle listów od chłopaków, którzy pisali, że to oni są Jenny. Powiem szczerze, że to jest jedna z tych piosenek, których komponowanie, potem praca nad nią przyniosła mi chyba, wiesz, największą satysfakcję. Na pewno. I tak, jeden z tych numerów, które przynoszą ci tyle radości i satysfakcji. Lubiłam jej słuchać też. Ja generalnie nie słucham swoich numerów, ale tym Jenny lubiłam ją słuchać. Z kolei najbardziej taką chyba wzruszającą i przeszywającą wręcz piosenką na tym albumie jest utwór tytułowy, czyli piosenka Dziecko. Ty ponoć znałaś takiego starszego pana, który karmił łabędzie. Czy to jest prawda, czy przekłamanie? Nie, wiesz co? Dopisana historia. Tak, może to gdzieś ktoś nadinterpretował, ale takie, wiesz, sytuacje gdzieś zaobserwowałam, no. Gdzieś, wiesz, będąc na spacerze w parku, wydaje mi się, że wyświetliły mi się takie sceny i jakby miałam to w głowie i przelałam w formie piosenki. Tak, ja też lubię ten numer bardzo. Taki jest oczywisty. Ja nie lubię tak, wiesz, nachalnie kogoś wzruszać. Lubię, jeśli się to dzieje po prostu tak mimochodem, kiedy nie ma takiej intencji przy tworzeniu numeru. Sam to po prostu się gdzieś tam wygrywa. I wiem, że ten numer miał taki impact. Wielokrotnie moi znajomi, czy nawet obcy ludzie mówili, że słuchając tego numeru, po prostu płaczą. Także tak, to jest jakiś, wiesz, to jest niezwykłe. To jest taki zaszczyt, wzruszać kogoś, poruszać do głębi. To jest mega zaszczyt dla artysty. Ten album, Dziecko, to jest twoja kolejna płyta, trzecia już z rzędu, która dostała Fryderyka w kategorii Album Roku Rock. Powiedz, czy te nagrody mają dla ciebie duże znaczenie, bo ty w sumie do tej pory zdobyłaś 5 Fryderyków, ale też aż 23 nominacje do tych nagród. Tak, to na pewno miało olbrzymie znaczenie, że dostajesz taką nagrodę, szczególnie, że te Fryderyki w latach 90 one miały przełożenie i na sprzedaż, i w ogóle na natychmiast po prostu, na samego dnia nagle nakłady zwiększały się kilkukrotnie. Myślę, że te nagrody dzisiaj w ogóle straciły swój blask. A w latach 90 to były takie Grammys, wiesz. I wielkim zaszczytem było stać się laureatem. Ja myślę, że tutaj wrócę też do tego, co ci powiedziałam wcześniej, że ja do końca w ogóle nie miałam takiej świadomości, że ja zapracowałam na to wszystko. Wiesz, troszeczkę stałam obok. Ja zresztą w różnych wywiadach o tym mówię. To wynikało z tego, że nie miałam takiego kontaktu ze sobą. Wiesz, byłam dosyć taką osobą, powiedziałabym, czasami w takiej próżni zawieszoną. Ale wracając do tematu, czyli do Fryderyków, mega przeżycie stanąć tam, wiesz, odebrać tę statuetkę i podziękować i być tak wyróżnionym, to jest fajna sprawa. No i nagrać 3 albumy i podsądząc wszystkie te albumy stają się płytą roku rok, kiedy w czasie, kiedy przecież w tym gatunku w Polsce powstawało bardzo wiele rzeczy. Ja chciałem też powiedzieć o teledysku do piosenki Skłamałam, bo to jest przepiękny klip. Przez cały teledysk widzimy tylko i wyłącznie twoją twarz, która właściwie wszystko wyraża. Które teledyski z tej twojej dość bogatej dyskografii należą do tych totalnie twoich ulubionych, które świetnie uzupełniały tą warstwę muzyczną, tekstową? No wymieniłeś chyba mój najbardziej ulubiony.
Wiesz, tak, kłamałam, no jest absolutnie, wiesz, takim wyjątkowym teledyskiem właśnie dlatego, że jest master shotem, tak, jednym ujęciem kamery. To duże wyzwanie, ale ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to jest jakieś wyzwanie. Po prostu chciałam tak zrobić, to był mój pomysł. I ja myślę, że byłam bardzo chyba zainspirowana. Sinead O'Connor miała taki teledysk Nothing Compares to You i tam też były takie zbliżenia, przy czym no jednak tam się troszeczkę montażowo więcej działo, tak? Tak, tak, było przerywane. Ale były też te zbliżenia i ona przepiękna wtedy, w ogóle młoda artystka, to chyba zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Ja byłam tym zainspirowana, że można tak spróbować przyciągnąć jakby mimiką twarzy widza, żeby taki minimalizm obrazu wprowadzić. No myślę, że ten teledysk, aczkolwiek lubię też bardzo Jenny, lubię teledysk do Jenny, robiliśmy go w Londynie, no, dlatego, że lubię ten numer bardzo, wiesz, i całą tę historię, ten moment, kiedy tam te nogi tej, nie wiem, pielęgniarki wchodzą do pokoju i ta dziewczyna, wiesz, dziewczynka marzy po ścianie jakimś tam flamastrem, ten bunt taki tego dziecka przeciwko autorytetowi, to mi się też bardzo podoba, robi na mnie wrażenie. Lubię też ten teledysk do tatuażu, ja tam po prostu ścięłam się na łyso. To jest niesamowita scena, kiedy pokazana ze światłem strobo, ja się obawiałam, że ta scena ze światłem strobo, czyli takim, wiesz, zaburzającym widzenie, że ludzie nie odczytają, co ja tam tak naprawdę robię, a ja sobie przed kamerą ścinałam włosy. To było dla mnie strasznie ważne, miałam łzy w oczach, wiesz, to było bardzo ważne. Potem produkcja mnie wysłała do fryzjera, fryzjer mnie już tak maszynką porządnie, wiesz, wystrzykł, wróciłam na plan i dokręciliśmy resztę scen, ale ja po prostu tam miałam łzy w oczach, wiesz, jak to się wszystko działo, ale może Jerzy Kołodrubiec, reżyser, miał rację, że właśnie tam na moment tego ścinania włosów to światło nie jest takie oczywiste, przez co dostaje to dramaturgii, ale też jakby może działać bardziej na wyobraźnię widza. W każdym razie no, dla mnie, jako dla człowieka było to niezwykłe przeżycie. I też ładny jest, teledysk jest w ogóle sam w sobie ładny, plastyczny. I taki jeszcze jeden teledysk wspomnę, to Do cichego zabójcy. Ten ostatni, który udało mi się zrobić z Jarkiem Szodą i z Markiem Lamprechtem, czyli właśnie taki powrót do Skłamałam, bo to jest część ekipy od tego teledysku, nie ma tylko Pawicy z nami, Bolka. I bardzo też jestem zadowolona z tego teledysku Do cichego zabójcy. Bardzo. W ogóle z tego obrazka, z klimatu, z montażu. Bardzo mi się podoba. Ja jeszcze do tego dokładam jeden z moich ukochanych, czyli 7 mórz i 7 lądów. Przepiękne zdjęcie. Tak! Tak, Marcin, ja też, oj, jest to, nie wiem, czy to nie jest mój najbardziej ulubiony taki brań. O Boże, to jednak. Marcin, to mi przypomniałeś, tak, to był realizowany w Los Angeles u moich znajomych, Łukasza Bielana i Karoliny Markiewicz, teledysk, tak, oj, dziękuję, że mi przypomniałeś, no ja bym zapomniała w ogóle kluczowym teledysku moim, tak, to jest też mój ulubiony. Teraz zagramy Skłamałam, a do rozmowy z Edytą Bartosiewicz, tym razem już o jej kolejnej płycie, o płycie Wodospady, wracamy już po muzycznej przerwie. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. To było Dziecko, piosenka Edyty Bartosiewicz z albumu Dziecko z 97 roku. No a dzisiaj Marcin śpiewa z gwiazdami i Marcin Wolniak w Radiu PRL właśnie z Edytą Bartosiewicz. Edyta jest moim gościem i rozmawiamy o jej twórczości, o jej piosenkach, o jej kolejnych płytach. No i jesteśmy teraz przy płycie Wodospady. Mówi się o tej płycie, o Wodospadach, że to jest album, który no, został wydany zaledwie rok po Dziecku, kiedy wciąż wszyscy jeszcze zachwycali się tamtym albumem i do dziś opisują jako takie artystyczne wyżyny po prostu. Ale przecież na Wodospadach jest mnóstwo dobrej muzyki. Edyto, jak wspominasz pracę właśnie nad tym albumem? Ja wtedy się przygotowywałam w ogóle do wydania płyty anglojęzycznej, ponieważ Polygram zainteresował się takimi piosenkami jak Skłamałam, wtedy zrobiłam angielskie wersje. Były plany wydania tego w innych krajach przez Polygram. No niestety, Polygram został przejęty przez Universal w tym właśnie czasie i plany związane z wydaniem płyty upadły.
Myślę, że ja też byłam zmęczona, bo w takim tempie wydawałam w 90-tych latach płyty, jak sam zauważyłeś, właściwie rok po roku. Ja myślę, że też doszłam już do granicy swojej takiej wytrzymałości, żeby no, tworzyć w takich ramach. Mnie wypaliło z tą płytą anglojęzyczną i Andrzej Puczyński namówił mnie, żeby wydać płytę w Polsce. I to były właśnie wodospady. Ja się bardzo spięłam, zrobiłam tę płytę w bardzo szybkim czasie. No właśnie, ale te utwory, które, jak mówiłaś, pracowałaś nad angielską płytą, którą Polygram chciał wydać za granicą, ta płyta nie została wydana, ale rozumiem, że te piosenki twoje w wersjach angielskich zostały zarejestrowane i one są. Czy my je kiedyś usłyszymy? Ja je mam, tak. No to pokaż. Może kiedyś, jako jakaś taka ciekawostka, wiesz, ale może kiedyś, wiesz, jakoś przy okazji. I nie za bardzo chcę w ogóle się teraz zwracać ku przeszłości. Z przeszłości chcę czerpać tylko to, co jest mi aktualnie potrzebne. Bardziej kręci mnie, żeby robić nowe rzeczy. Ale był kiedyś taki projekt w którymś momencie, już nie pamiętam, bodajże przy wejściu do Unii Europejskiej i tam wokalistka The Cranberries, nieodżałowana, zaśpiewała I Lied. Po angielsku, tak. Skłamałam. No bardzo fajnie, bo przyjęłam moje tłumaczenie, tak? Więc to było dla mnie też podwójnie miłe. Przy produkcji Wodospadów pracowałaś z człowiekiem z zachodu, Rafe McKenna. Jaka była ta współpraca i czym ta współpraca różniła się od dotychczasowej współpracy na przykład między innymi z twoim byłym mężem, z Leszkiem Kamińskim? Wiesz, każdy realizator ma swoje różne patenty i tajemnice i to, co zauważyłam u Rafe'a, to była duża przyjemność pracować z nim nad Wodospadami. To, co zauważyłam właśnie w ogóle u realizatorów z zachodu, że tak to nazwę, to jest jakby takim mniejsze spięcie. Nie wiem, na czym to polega. To jest jakiś rodzaj energii po prostu. Oni pozwalają, żeby to wszystko naturalnie się działo. Nawet ustawianie mikrofonów nie jest takie, wiesz, nie ma tych obliczeń, nie ma jakoś tam zbytniego starania. Po prostu rozkładają te mikrofony na przykład wokół perkusji, żeby nagrać bębny. I to brzmi. Nie wiem, na czym to polega. Ale no, ta płyta troszkę brzmi inaczej niż moje poprzednie. I to się czuje. To jest zasługa Rafe'a. I to się czuje i my teraz z tej płyty posłuchamy kilku piosenek, ale między innymi wśród tych piosenek będzie Miłość jak ogień, taka pozytywnie brzmiąca, coś optymistycznego można powiedzieć, jeżeli chodzi o brzmienie. Edyta Bartosiewicz. No i mam taką propozycję dla Edyty, czy może byśmy zaśpiewali fragment Miłość jak ogień teraz na antenie Radia PRL, no bo u mnie się też śpiewa, nie tylko mówi. No dobrze, to dawaj. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz w popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż. Bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by docna cię strawił, kotku, z miłością nie ma zabawy. Miłość jak ogień i Edyta Bartosiewicz. Radio PRL, gramy. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL, a dzisiaj specjalne wydanie z piosenkami Edyty Bartosiewicz. Edyta jest dzisiaj moim i waszym gościem. 2002 rok. Wydałaś wtedy singiel Niewinność. On wszedł na listy przebojów, zdobył dosyć sporą popularność, no i miał być zapowiedzią nowego albumu twojej, nowej pracy, nowej twórczości. No i później zniknęłaś na ponad dekadę. Czy to było tak, że ty odkładałaś wydanie tego albumu o kolejne kilka miesięcy, cały czas myśląc, że dobra, zaraz wydaję tą płytę, czy po prostu czułaś, że to się szybko raczej nie wydarzy? Wiesz co, to się splotło z pewnymi wydarzeniami w moim życiu, które na zawsze zmieniły bieg mojej historii. Po prostu miałam problemy z wokalem i nie mogłam nagrać satysfakcjonującej mnie partii. I mogłam zamknąć po prostu całej płyty, wiesz. Wszystkie traki były gotowe, instrumenty zarejestrowane i tylko z tym głosem było po prostu coraz gorzej w ogóle. Ja myślałam, że to jest jakaś chwilowa niedyspozycja, ale po prostu każdy dzień oddalał mnie w ogóle od zakończenia pracy nad albumem. To był trudny czas. Przeszło to, jak sam powiedziałeś,
dekadę, w ponad dekadę, gdzie byłam zmuszona w ogóle zweryfikować swoje priorytety, hierarchię wartości i w ogóle spojrzeć się na siebie troszeczkę innymi oczami. Ja byłam w latach 90. bardzo aktywna, bardzo. Robiłam, jak rozmawialiśmy już, prawda, bo właściwie rok po roku wydawałam płyty, trasy koncertowe. Myślę, że po prostu przy okazji tej pracy nad płytą Renovatio doszło do pewnego zawieszenia, jakby konsekwencji związanych z tego rodzaju trybem życia. To było bardzo trudne dla mnie, jako dla wokalistki, dla człowieka, ale dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że gdyby nie to zatrzymanie w pracy, gdyby właśnie nie utrata tego głosu, to też oczywiście nie wszyscy mogą to rozumieć, bo jak mówię utrata głosu, to komuś się może wydawać, że ja przestałam w ogóle mówić. Nie, to chodzi o to, że zabrakło tej iskry, tego co miałam wcześniej, tego co mi dawało przyjemność ze śpiewania, po prostu już tego nie miałam. Ale to był taki fizyczny też na przykład problem, nie wiem, z przeponą, z... Tak, to rodzaj paraliżu wręcz przepony nastąpił, tak. Także, wiesz, no, bardzo trudny okres w moim życiu się rozpoczął w 2002 roku. Jakby zamknął się cały rozdział, który od urodzenia, wiesz, trwał. I ja musiałam przekonfigurować swoje życie. Na początku nie było łatwo, bo ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, prawda? Więc tak jakby, jak tur, jak jakiś byk, po prostu waliłam głową w mur. Potem musiałam jakby nabrać innego podejścia, wiesz, zdystansować się, w ogóle przestać być tak przywiązaną do tego, co stanowiło moim poczuciu wartości. Musiałam to wszystko puścić, musiałam z tego wszystkiego zrezygnować, zapomnieć o tym, że coś takiego było i jakby na nowo się składać, ale zanim się zaczęłam składać, to musiałam to wszystko rozwalić w pył. Naprawdę coś w rodzaju takiej pozytywnej dekonstrukcji, wiesz. Te piosenki z Renovatio w większości powstawały w latach 2000-2002, ale czy wydając ten album w 2013 roku, nie miałaś takiego poczucia, że być może one już się zestarzały, albo że publiczność, która na nie czekała, już na nie być może nie czeka? I czy miałaś też takie poczucie, że one już może nie są aktualne i na przykład trzeba je od nowa robić, od nowa je produkować na przykład? I tu jest ten moment, kiedy właśnie chciałam przypomnieć to, o czym ci powiedziałam na początku w ogóle naszej rozmowy, że od płyty Renovatio wydawane przeze mnie albumy przestają mieć rolę stricte muzyczną. One zaczynają mieć dla mnie bardzo życiowe znaczenie. Tak, masz rację, że po tych 11 latach ta płyta była już w pewien sposób nieaktualna. Może brzmieniowo, może coś. No, nie sądzę, żeby tekstowo, no bo to są jednak teksty pewne takie w miarę uniwersalne, ale ogólnie energia mogła się zestarzeć. Tylko to nie było dla mnie ważne. Ja ani nie zamierzałam nagrywać tej płyty od początku. Ja musiałam dokończyć ten proces. To było coś bardzo ważnego, żeby domknąć tę płytę, żeby naprawdę literalnie zrzucić ciężar z barków, zamknąć tę płytę i iść do przodu. I wiedziałam, że zacznę zupełnie nowy rozdział muzyczny w swoim życiu. Był związany z wieloma sprawami, moimi też prywatnymi, różnymi problemami. Nie będę o tym mówić, ale jakby płyta Renovatio, w ogóle tytuł Renovatio, który przyszedł w ostatnim w ogóle momencie do tego albumu, ona się miała nazywać Tam, dokąd zmierzasz. Ponieważ był na płycie jeden numer anglojęzyczny, on się nazywał Upshot Creek, dzisiaj nazywa się Renovatio. Ja postanowiłam wykorzystać to, że ten jeden numer nie miał polskiego tekstu. W ostatnim momencie włożyłam polski tekst do tego anglojęzycznego. Nazwałam to Renovatio i cały album przejął tę nazwę. To był dla mnie moment takiej renowacji, no powiedzmy sobie, wiesz, ja byłam w procesie odbudowy jakiejś w ogóle, sama nie wiem czego, no jakiejś dekonstrukcji i potem składania się od początku. Ta płyta powstawała długo i w bólach się rodziła, ale jak się już zrodziła, to na przykład z taką piękną piosenką jak Rozbitkowie, to zagrajmy teraz, a do rozmowy z Edytą Bartosiewicz wracam już za moment. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami na antenie Radia PRL. To było Italiano z płyty Renovatio, 2013 rok i powrót po latach Edyty Bartosiewicz. A Edyta jest dzisiaj moim i waszym gościem na naszej antenie, bo rozmawiamy właśnie o jej płytach. No i w tej rozmowie doszliśmy do tej ostatniej z 2020 roku, do tej wydanej w sumie też 7 lat po wydaniu Renovatio i wydanej, można powiedzieć, sama sobie, dlatego że Edyta postanowiła sama wydawać swoją muzykę. Jakie są największe plusy, a jakie są minusy tego, że teraz sama się
się wydajesz i to sama decydujesz o sobie pod tym względem. Czy to była dla ciebie łatwa decyzja? Znaczy, wydawało się, że ja nie mam po prostu innego wyjścia. Jakoś to działo się naturalnie, wiesz? Nawet sobie jakoś tak tego specjalnie nie wymyślałam. Jakby ta taka niezależność jest we mnie postępująca pod każdym względem. Oczywiście współpracuję z innymi ludźmi, nie robię tego zupełnie sama, bo bym po prostu nie ogarnęła pewnych rzeczy, ale zdecydowałam się na wydanie tego już we własnej firmie Eba Records. Ma to taki jeden podstawowy plus, że jesteś sam sobie żeglarzem, sterem i okrętem. I jakby ta cała zabawa należy do ciebie, ale są oczywiście minusy takiej sytuacji. Jesteś troszkę poza systemem. Promocji chyba. Jakby, wiesz, promocji na przykład. Tak, tak. No po prostu, wiesz, to jest oczywiste, że już ludzie na tobie nie zarabiają, no więc nikt nie ma jakby interesu, żeby cię promować. Więc taka jest troszkę konsekwencja tego, że spadasz gdzieś na margines. No i okej, zdawałam sobie sprawę, że to w ten sposób może się zadziać. Muzyka też na tym albumie, zresztą bardzo lubię ten album, naprawdę jestem tak zadowolona z tej płyty. Nie jest też do końca taka mainstreamowa, wiesz. Na przykład Cichy Zabójca, o którym wspominałam wcześniej przy okazji teledysków, no nie wyobrażam sobie, żeby on leciał w RMF-ie, wiesz. Ja mam dużo fajnego zwrotu od ludzi. Pewnie gdyby była jakaś taka, wiesz, może bardziej dynamiczna promocja, ta płyta byłaby jakoś szerzej znana. To jest konsekwencja też tego, co mówiłam, że te płyty przestają mieć tylko muzyczne znaczenie. One w pewien sposób coś ja coś przez nie manifestuję. Ja coś przekazuję światu. To, kim teraz właśnie w tym momencie jestem. Jestem zbuntowana. Mam 56 lat, ale jestem zbuntowana. Nie godzę się na wiele rzeczy i po prostu, jeżeli się na nie nie godzę, to po prostu unikam pewnych rozwiązań. Jedyne, co mogę zrobić, to być w zgodzie ze sobą. A żeby być w zgodzie ze sobą, możesz być wtedy, kiedy jakby no, kontrolujesz to jakoś, panujesz nad tym, tak? Więc posiadanie swojej firmy, wydawanie płyt w swojej firmie, to ci gwarantuje. Na tym mi najbardziej zależy. Ja buduję coś, co nie przyniesie mi rezultatów za rok, za 5. Ja liczę na rezultaty za 20 lat. Ale powiedz, bo... Tak po prostu to widzę, śmieszne, co? Ten moment, to są też dosyć nowe brzmienia, jeżeli chodzi o ciebie. Nowe muzyczna, można powiedzieć, podróż. Ja to trochę porównuję do takiej podróży kosmicznej. No dużo w tym jest psychodeli, dużo różnych odjechanych, zaskakujących czasami brzmień. Marcin, masz rację, ale gdybyśmy rozmawiali o płycie Holloi Polloi, The Big Beat, to byś zobaczył, że to jest tak naprawdę pewnego rodzaju kontynuacja. Płyta The Big Beat zespołu Holloi Polloi, w którym ja debiutowałam, to była bardzo offowa, alternatywna muzyka, właśnie z takimi bardzo dziwnymi soundami i wiesz, w ogóle progresywny rock, co ja myślę, że ja zawsze to w sobie niosłam jakoś. Teraz jestem jakby... Uświadomiłam sobie, co w ogóle w muzyce mnie najbardziej kręci, kim jestem dzisiaj i poprzez jaki gatunek, jakie brzmienia chcę, żeby się niosły moje teksty, wiesz, żebym ja gdzieś je prezentowała światu. Mam coraz większą świadomość przez to, że mam większy kontakt ze sobą, bo to, co też mówiłam wcześniej o tym zawieszeniu w próżni, to wynikało z tego, że ja do końca nie miałam kontaktu ze sobą, wiesz, robiłam wiele rzeczy, nawet nie wiedziałam, jak ja je robiłam. W tym momencie mam ogląd właściwie każdego kroku, który stawiam. Widzę, to są małe kroczki, ja nie robię jakichś wielkich, wiesz, kroków. Ja mam wrażenie, że jestem trochę takim, wiesz, małym dzieckiem, który na nowo rozpoznaje świat. Mam dar jakby nowej percepcji, to niezwykle cieszy i to się zbudowało we mnie poprzez te lata, no takiej walki o siebie, wiesz, mnie było łatwo tak, ale to już dzięki Bogu jest za mną. Ale powiedz, bo zauważyłem, że te teksty na tym albumie Ten Moment, one są inne od tych wcześniejszych. To znaczy, że wyszłaś z takiego trochę założenia, że mniej czasami znaczy więcej. Że na przykład czasami warto uderzyć do muzyki jakimś tylko, wiesz, kilkoma zdaniami, które są tak bardzo znaczące, czy ważne, czy hasłami, ciekawe. Nie? Hasłami. Hasłami. Trochę mi to przypomina pisanie trochę Kory, trochę jej styl tworzenia tekstów. Mówię o tym. A tak, może tak, może tak. Może masz rację. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle... To, że pewnego rodzaju jakaś transformacja we mnie, to co ci mogę powiedzieć, ja czuję więcej w sobie powietrza, dystansu. Nie potrzebuję już tak wielu słów, żeby wyrazić to, co czuję. Ponadto wydaje mi się, że ja też, no wiesz, na tyle się zmieniłam jednak,
ciężko się spodziewać, że takie w tym momencie prawie 20-letnie wykopyrtnięcie w kosmos i jakby odstawienie się na boczny tor nie wywoła pewnych zmian w tobie. Nie będzie miało konsekwencji u artysty. I u mnie mają tego rodzaju, wiesz, ja odczuwam tego rodzaju konsekwencje, że coś takiego innego się we mnie zrodziło, albo może nie, nawet nie zrodziło, co było we mnie, tylko zostało uwypuklone. Już zmienił się w ogóle mój sposób w ogóle postrzegania, kompozycji, pisania tekstów, ekspresji ogólnie takiej artystycznej, więc uważam to za cenne. Ja się bardzo dobrze z tym czuję, bardzo adekwatnie do tego, kim jestem. Ten ostatni album, ten moment jest dalej przez ciebie promowany, być może będą jeszcze jakieś kolejne single z tej płyty, ale powiedz, czy ty już teraz i w czasie pandemii pracujesz nad nowymi piosenkami, czy my możemy się spodziewać, że tych nowych utworów od Edyty Bartosiewicz będzie jeszcze więcej i częściej niż przez tych ostatnie dwie dekady? Tak, pracuję już nad nowymi rzeczami, także jestem spragniona tworzenia, bo jakby wracam do formy i no fantastycznie się czuję, no dlatego jakby mam taki przepływ kreatywności. Chciałabym się dzielić z tym, co robię ze światem. No, pandemia na pewno to ogranicza. Ja jestem taka trochę smutna ze względu na to, że nie możemy grać koncertów, jednak w mojej sytuacji właśnie takiej independent artist, że tak powiem, indie, przydałyby się koncerty do promowania tej płyty. Właśnie nie mogliśmy tego, ten rodzaj promocji został nam odebrany. Mam nadzieję, że to jakoś w końcu wrócą te koncerty. Szczególnie, że ten materiał naprawdę zabrzmiałby super na koncertach. To brzmienie jest wyjątkowe. Ja tu chciałam bardzo podziękować moim współproducentom, Bodkowi Peździe i Sławkowi Leniartowi. To dzięki nim ta płyta brzmi tak, jak brzmi. Oni mnie przeprowadzili przez pewien, ja to tak widzę, przez jakiś most na drugą stronę. Jestem im bardzo za to wdzięczna, nie tylko w sferze muzycznej i właśnie tego, że wnieśli tak dużo tych soundów, brzmień właśnie i swojej energii niezwykle zaangażowanej, ale po prostu jestem im normalnie wdzięczna jak ludziom za to, że towarzyszyli mi w tym procesie w taki fajny, kumpelski sposób. Edyto, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie, za ten czas, który poświęciłaś mi, naszym słuchaczom. No i mam nadzieję, że miło było dla ciebie również wrócić do tych wszystkich albumów i podsumować niejako twoją dotychczasową muzyczną drogę. Na koniec oczywiście jeszcze zagramy piosenki z ostatniego albumu, czyli z albumu Ten Moment, a ponieważ to jest audycja Marcin Śpiewa z Gwiazdami, no to ja na koniec ci jeszcze zaproszę raz do wspólnego śpiewania do tej piosenki Ten Moment. Co ty na to, żebyśmy zaśpiewali fragment? Proszę bardzo. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie okno na świat i stawiać dla nowych fundamentów szalunki. To jest ten moment, to jest ten czas. Ten moment, Edyta Bartosiewicz na antenie Radia PRL. Wielkie dzięki, do usłyszenia, Edyto. Cześć. Dziękuję, Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję za zaproszenie do audycji. Pa, pa. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL.